dobry, znajdujemy się w Szepietowie na targach rolniczych, święto rolników, święto branży agro. I dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Roszkowski z firmy AgroSolar. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Witam państwa. Dzień dobry, panie Piotrze. Jesteście związani z targami w Szepietowie, z targami rolniczymi od początku istnienia waszej firmy, prawda? Oczywiście. Od wielu lat jesteśmy na targach w Szepietowie. Co roku nasze stoisko wygląda zupełnie inaczej. Tak jak w firmie wspominamy początki targów, początki naszej firmy, a tak jak teraz to wygląda, to faktycznie jest co wspominać. No faktycznie, kiedy zaczynaliśmy, stoisko było skromniejsze. W tej chwili zupełnie inaczej to wygląda. Mamy piękne, olbrzymie stoisko, mamy mnóstwo produktów, którymi się chwalimy na prawo i na lewo. Mamy olbrzymią ilość doradców, którzy edukują ludzi odnośnie tego, co możemy my im zaproponować i tego, co ci ludzie powinni od nas usłyszeć i co powinni od nas, no powiem, otrzymać i kupić. Stoisko wywołuje efekt wow już tak co najmniej od kilku lat. Jesteście nowoczesną firmą, która ma wiele usług, wiele nowoczesnych produktów. Natomiast czego dzisiaj potrzebuje nowoczesne gospodarstwo rolne? Panie Piotrze, i nowoczesne, ale i każde gospodarstwo rolne potrzebuje możliwości zaoszczędzenia środków, możliwości zainwestowania swoich pieniążków w na przykład w odnawialne źródła energii, aby w pewnym stopniu uniezależnić się od wysokich cen, które w tej chwili z każdej strony nas atakują. Czy to będą nawozy, czy energia elektryczna, czy inne produkty, czy usługi, faktycznie to wszystko drożeje. A my przychodzimy do klienta, pokazujemy mu, jak uzbroić swoje gospodarstwo rolne, swój dom w nowoczesną technologię, która faktycznie pozwoli mu się uniezależnić od wysokich rachunków zakładu energetycznego, a również idąc dalej, pokazujemy dla naszego klienta, w jaki sposób, ekonomiczny sposób, również ogrzać swój dom. Więc nasze usługi, to nie są tylko instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła, no jest tego faktycznie dużo, dużo więcej. Dlatego mamy te stoiska na tych targach, mamy je bardzo ładnie wyposażone, dlatego odwiedza nas bardzo wielu ludzi, którym mamy co przekazać. Czy ludzie są świadomi tego, że mogą mieć nowoczesne gospodarstwo rolne? Tak, już jest ta świadomość. Nawet te targi są właśnie po to. My z jednej strony mamy swoje usługi, którymi nie są to maszyny rolnicze, nie są to takie normalne maszyny. My dla klienta dajemy inną usługę, od której już teraz dla niego bardzo ciężko się uniezależnić, a za moment, no niestety będzie to taki podstawowy element każdego gospodarstwa, każdego domu, tak jak na dzień dzisiejszy jest to kuchenka mikrofalowa, czy nie wiem, czy jakiś piekarnik. Zajmujecie się także pozyskiwaniem dofinansowań i to jest chyba w tym roku taki hit. Jak można z tego skorzystać i kto może z tego skorzystać? Panie Piotrze, faktycznie ten rok w naszej branży, w naszej firmie można faktycznie go nazwać, że jest pod znakiem dofinansowań. Jest olbrzymia liczba środków, z których może skorzystać, no można powiedzieć, że każde gospodarstwo rolne i otrzymać nawet 100% dofinansowania, podkreślam, 100% dofinansowania na pompę ciepła, również na instalację fotowoltaiczną. Na dobrą sprawę większość gospodarstw rolnych, bo oczywiście tam są jakieś kryteria dochodowe, może otrzymać dofinansowanie nawet do 70 600 zł netto. I jest to faktycznie, i to są środki na instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła. Czyli już jak powiedziałem, te dwa słowa, które są w sumie nieodzowne i idealne do siebie. Mamy coś, co nam wyprodukuje energię elektryczną i mamy coś, co z tej energii elektrycznej wyprodukuje ciepło na co dzień do naszego domu. Rewelacyjny komplet. Rolnik, który do was przyjdzie, żeby starać się o takie dofinansowanie, może być bezpieczny, że jesteście bezpieczną i rzetelną firmą, która mu w tym w 100% pomoże. Tak. Poruszył pan Piotr bardzo fajne słowo. Rzetelna i skrupulatna. Rynek jest różny w tej chwili i ta rzetelność jest jak najbardziej pożądana. My dla swoich klientów
Oczywiście pomagamy otrzymać dofinansowanie, ale co jest najważniejsze, dla nas klient płaci za wykonaną usługę tylko i wyłącznie różnicę między dofinansowaniem a fakturą. Czyli jeżeli ten klient ma dofinansowania ponad 70 tysięcy, załóżmy, że faktura będzie na 80, on nam płaci 10 tysięcy i to jest w sumie wszystko to, co on powinien dla nas zapłacić. Resztę środków już na nasz rachunek bankowy przelewa instytucja udzielająca dofinansowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu faktycznie klient się czuje bardzo bezpiecznie. On wie, że nie musi latać, załatwiać papierów, nie musi poprawiać wniosków, nie musi się obawiać, że coś poszło nie tak. On podpisuje z nami umowę, opłaca część tą, którą ma opłacić i jest szczęśliwym posiadaczem rzeczy, inwestycji, które są nowoczesne, są super wykonane, bo faktycznie nasza firma szczyci się tym, że to, co my robimy, to jest zrobione dobrze. Nie dość, że robimy mnóstwo swoich rzeczy, to jeszcze bardzo dużo poprawiamy po innych. Nawet w tym roku, taka ciekawostka, nawet w tym roku odpaliliśmy taką usługę. Jest to serwis instalacji obcych, która się cieszy bardzo dużą popularnością, nawet się nie spodziewaliśmy. I w sumie też nawet ta usługa została wymuszona troszkę przez klientów, którzy dzwonili do nas i mówią: no ludzie, weźcie, pomóżcie, bo coś nie działa, ja już się nie mogę gdzieś tam dodzwonić, nie wiem, ktoś zamknął działalność. Jest sporo takich ludzi, którzy faktycznie potrzebują naszej pomocy i my nie tylko pomagamy dla swoich, ale pomagamy i dla obcych klientów. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za rozmowę. Panie Klaszu, dziękuję pięknie, dziękuję dla Państwa również.